Okay. Już tej zimy. O matko, co to się stanęło? No i jedziemy. Wyspa Hitra. Jedziemy po rybkę. Lekko człowiek spóźniony, no to wiadomo. Się szybko trochę jechało. A tutaj Freja, czy tam jak ona ma inna wyspa już. Po rybę jedziemy na Kwerwę. Jeszcze inna wyspa. Tu troszkę ciąłem, nie powiem, że nie. Dwie sarenki wyskoczyły, ale przeżyły obydwie, ja też. Przyspieszyłem oczywiście film, aż tak to tam nie jechałem, ale te 8.4 nie ma letko, zawsze 8.3 jeżdżę, ale no musiałem przyspieszyć. Dobry jeden ząbek. Ślisko nie było, plus 3 było, na plusie to dobrze jest. I idę spać. Pozdro. No i nagrywamy trzeci film z serii Kamerka do 239 zł. Tak nagrywa w dzień. O, tu mały poślizg, Black Ice on the Road i takie tam uratowanie, jedziemy dalej. Tutaj czysterka zjechała ładnie. Podziękowałem, lecę dalej. On z tej góry w tunelu to by bardzo powoli jechał, dlatego by zjechał. O, a tutaj z Michaelem się mijam. Poprzedni filmik nagrałem w nocy. Pierwszy filmik nagrałem, jeśli chodzi nie o nagrywanie, tylko o taką budowę. Przerobiłem uchwyt. Zmieniłem jej też zasilacz, bo ma chujowy. Pomierzyłem to miernikami. Myślę, że dlatego ta kamerka oryginalnie pali słabe karty. Ale nie sprawdzę już tego raczej. Raczej już mi nie spali karty. Zapodałem jej Samsung Evo coś tam, 41 zł. W komentarzach pisaliście, że tej karty nie pali, no ale ja jeszcze ten zasilacz wymieniłem, znaczy to co się wkłada tam w te gniazdo od zapalniczki, to wymieniłem na takie markowe zamiast na chińskie i zobaczcie, tak to nagrywa. Tu tylko wypiszemy kartę i w drogę. Pozdro, trzymajcie się.